Witam Was kochani w dekoracjach do Twojego domu. Zdążyłam jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Taką małą dekorację widziałam i chcę Wam szybko zaprezentować. Ona będzie wyglądała w ten sposób. To jest granat, nie? Owoc. I tutaj mam taki kubeczek. W nim lubimy pić kakao, ale chcę Wam pokazać dekorację w nim. Kładę sobie tutaj na spód troszeczkę srebrnego papieru, tylko dlatego, że będę kładła sobie mech naokoło. I tutaj, jak widzicie, mam jabłuszko, którym sobie wydrążyłam troszeczkę tych takich, wiecie, resztek. I wkładam taką malutką świeczuszkę w to. Może być oczywiście też większa świeczka. Tylko musicie sobie wtedy większą dziurkę zrobić. Tutaj wydrążyłam troszeczkę za dużo i ten granat jest taki otwarty, dlatego ta świeczka troszeczkę tutaj się rusza. Sobie robimy końcóweczkę papierem srebrnym, czyli naszą tutaj, wyleciało mi, folią. I żeby nie było tego oczywiście widać, u mnie widać. Nie, nie pasuje. Muszę zrobić to na mniejszym kawałku. Także święta, święta i już jesteśmy już tak bliziutko świąt, że trzeba już naprawdę się wziąć. Garść. Tu właśnie ten mech tak ma być widać. Tu już Wam zaprezentuję, jak to się będzie, jak to będzie wyglądało. To jest tak, to jest, jak tu mam troszeczkę mokro. I podpalamy. I to jest w sumie ta dekoracja. Więcej tu nic nie trzeba. Ona jest taka sobie, jak to u nas w Skandynawii robimy. Nie wiem, czy Wam się podoba. Mi szalenie się podoba, dlatego że jest inna, a zarazem świąteczna. Także to jest moja dekoracja. Mam nadzieję, że napiszecie co na ten temat. Uważacie, czy Wam się podoba? Do zobaczenia. Pa, pa!